Dwa. O Boże. Uhu. No ale kurde, tylko jedno mięso przez tych dziadów. A tak liczyłem, no to właśnie. Dobra, mamy Sejla nowego. Mamy Slippery Harpoona. Tylko co ja z nim mogę zrobić ten... Gdzieś tu znowu ja. Jak widzicie, skończyłem i zacząłem w tym samym momencie. Także, no, jak możecie się domyślić, najczęściej nagrywam odcinki tak dwa na raz. Wrzucam, patrzę co tam piszecie, jak wam się podoba i nagrywam kolejne. Także witam was w kolejnym odcinku z Woodlexem, ja jestem Kurczak. I dzisiaj będziemy zbierać wszystko, co nam leży na drodze po prostu. Bo nawet, o, takie drzewa fajne, żeby sobie żagle porobić, jakieś takie podstawowe. No muszę po prostu. Fajnie, że deszcz przestał padać, wiać przestało też. Jakoś nie lubię tego. Plus kokosiki, o, shit bro. Zapomniałem, że to jest takie dobre. No i znowu wieje. Mamy maczetę, więc przydałoby się też pozbierać trochę tych takich brzydkich krzaków i bambusów. Ja tych krzaków jakoś nie lubię, nie wiem. Z wyglądu mi się nie podobałem, tak ich użyteczność jest dosyć niewielka, no ale fajnie, że wprowadzili coś nowego w miarę też. Dobra, mamy drewno, mamy trawę, więc możemy sobie zrobić tutaj ognicho. Chyba zrobimy sobie tutaj w dżungli, żeby przy okazji powalczyć z jakimiś wężowatymi i pościnę drzewa. Chyba, że będzie znowu naparzało tymi, jak to się nazywa, no piorunami, wtedy mi się wszystko tu popali. O kurde, sporo ich. Sorry, skupienie. O dobra, kajtować będę miał łatwiej, bo w drugą stronę mogę uciec. Co? Co mnie trafiło? Aj. Dobra, dobrze, że to nie były trujące. Bo miałbym chyba problem. Trochę życia mi zjechały, gorzej to, że ten tu lecetowy armor lekko ucierpiał, bo jakoś to duże nie jest. Dobra, monetki mamy miejsce, więc zbieram. Ten wiatr mi może też przeszkadzać trochę w tym ognisku, bo wiadomo, że będzie się gasło troszkę bardziej. Dobra, dwa mięska, jedna skóra, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że więcej ich zabiliśmy, a wypadło tak mało rzeczy. Może się gdzieś pochowały gnoje. Dobra. Już więcej tych krzaków chyba nie potrzebuję. Okej. Dajcie mi jeszcze trawę. Patyki oczywiście. Bo chciałbym więcej tych drying racków zrobić. Dobra. Musimy też zrobić siekierę sobie teraz. I patyki jeszcze trochę zużyjemy. Aha. Myślałem, że już wystarczy. No co wy? Szkoda, że złoto przy sobie nie mam. Okej. Nieśmiertelne drzewo mamy. Po raz kolejny. Chociaż pewnie jak wyjdę z tego świata, no to ono się już tam naprawi, ale. Tu mamy złoto w sumie. No ale to nic. Dobra, w miarę bezpiecznie. Ojeja. Zbieraj. Jezu, jak mnie to denerwuje, że tutaj nie można mieć czegoś w ręce i jeszcze zbierać. Dobra, chwila, może tutaj sobie rozpalimy ognisko. I co ja mogę wyrzucić, żeby tego nie zmarnować? Skóry węża nie chcę wyrzucać, dobra. To okej. Drewno mi też będzie potrzebne, bo już nie mamy dużo. No i zaczęło padać. Moi drodzy, to ten moment piękny i wspaniały. Kiedy będę mokry cały. Jeszcze mi się tutaj zgasi ognisko, bo wiatr wieje. Szlak by to trafił. Dobra. Coś tu potrzebuję sobie wyrzucić i zjeść. Może to. To mi trochę HP też podniesie, więc spoko. Nie będę wykopywał tych pieńków teraz. Nie mam na to czasu za bardzo. Proszę mi nie spadać. Jeszcze raz dołożę. Okej. Okay. Osłabniemy sobie zbrojki. Może mi Sanity będzie bardziej leciało, ale przynajmniej nie będę tak moknął. To jest dobrą opcją. Okej. Okay. Chwila, jeśli teraz założę, to moknę, ale Sanity mi aż tak nie spada. Myślę, że możemy trochę pomoknąć jednak w tym momencie. Ja, te wiatry w nocy to po prostu jest tak przyjemna sprawa.
Jak nie jesteśmy w swojej bazie, jeszcze muszę dołożyć. Patrzcie, to co wykopałem, to praktycznie muszę tu usadzić, żeby przeżyć noc. No i zaczyna nam się nowy sezon. Będziemy mieli teraz monsuna. Będzie padało, w ogóle leje cały czas. A, już się nie mogę doczekać, nie? Chwila, podpalimy może tymi krzaczkami, bo ich też tyle aż nie potrzebuję. Dajcie już spokój z tym wiatrem. Dziękuję. Chwila. Zrobimy tak, że stworzę już żagiel. Żeby mieć więcej miejsca po prostu w ekwipunku. No nic, jeszcze tutaj pozdobywamy tych patyków, pozdobywamy tutaj tej trawy. Trochę drewna, ale to już przez dzień. Wytrzymaj, proszę, no ognisko, nie bądź taki. Boże, jakie to jest przyjemne tutaj, naprawdę. Aż chce się żyć. To też tych drzew trochę puścimy, żeby właśnie, wiecie, mieć jakieś tam... nie wiem, bananki, jakieś jajka właśnie, kokosy tak samo, żeby tam mieć taką różnorodność, jakby coś było potrzeba zrobić takiego akurat. No już mi prawie zgasiło ognisko. Tej rąk nie potrzeba, tutaj wystarczy wiatr. Oje, ale wejście, kurde to. Nową porę roku, no cudowne. Trochę przyjemniejszy jest kolor teraz, to mi się podoba. Gdzie mam siekierę? Tutaj mam siekierę. No, kolejne przyjemne wejście w nową porę roku. Mamy monsuna. Jak na razie jest spokojnie, ale zaraz będą nam tutaj padały. Będzie deszcze, będzie nieprzyjemnie, naprawdę. Będziemy moknąć bardzo. Muszę sobie zrobić nową umbrelę. I nie wiem, czy nie zrobić sobie snakeskin jacketa kolejnego. Oj, ta muzyczka jest inna też. O, ale fajnie. Nie, muzyka w Shipwreckcie naprawdę jest fajna. I to chyba mówię od jednego z moich tych pierwszych zagrajemy z tą z Shipwreckiem właśnie, tam chyba Weberem grałem. I też zachwycałem się cały czas muzyką. Później też troszkę grałem Wilburem, pamiętam, ale to naprawdę troszkę. Mimo tego, że znalazłem taką naprawdę fajną wyspę, gdzie mieliśmy wszystko, to jakoś tak nieprzyjemnie mi się grało po prostu tego Shipwreckta wtedy. Teraz jest co robić. Teraz są fajne rzeczy do robienia. Można sobie grać. Polecam sobie grać. Ale ta muzyczka. Ahaha. Jeszcze tego drzewka sobie wezmę. Tylko już proszę mi nie spadać na głupi ryj. Błagam. Udało się. Dziękuję. Dobra. No jeszcze brakuje nam sporo patyków i sporo trawy, więc tutaj chwilkę jeszcze pobiegam. Jeszcze. Dobra, tutaj mam jakąś trawę. Tam widzę trochę patyków. Trochę się już też robię głodny. Jemy duże drzewo. Znaczy ono nie jest jakieś takie, jakieś znowu bardzo duże. No wiadomo, większe niż takie, nie? Wincy drewna mi dajcie. Dziękuję. Aha, nie mam miejsca. To wypad. Pszczoły się zrobiły czerwone, no tak. O tym trzeba pamiętać też. Czyli dopiero w lato będziemy mogli zrobić sobie ule. Dobra. Więcej już nie ścinamy w takim wypadku, skoro nasz drzewo oszukało. Raczej siekiera załamała. Dobra, tutaj w lewo chyba nie byłem jeszcze dzisiaj, tak. I tutaj sobie pozbieramy troszkę jeszcze tych patyczków i tak dalej. Zobaczymy, ile przez ten czas się taru uzbierało. Jestem bardzo ciekawy, jak to wydajnie działa. O, patrzcie, jak płynie pirat, wielki pirat. Dobra, mamy taru troszkę. Patrzcie, już praktycznie połowy nie ma tego. Dobra, chyba 4 z tego co widzę. Mogę tym odfuelować? Mogę. I to nawet nie tak mało daje. O, kormorany wróciły. Dobra, ale roe nim nie dają. Jeszcze. Muszę wrócić do bazy, bo potrzebuję jedzenia. Znaczy ugotować co sobie potrzebuję. No tego Worli jest fajny właśnie pod tym względem, tylko że szkoda, że jedzenie tego samego sprawia, że już mu się to nie podoba. Jeszcze nie. Dobrze. Rozumiem. Poczekamy, nie ma problemu. Też trochę szkoda, bo tego mięsa za dużo nie mam. Teraz mam przy sobie dwa kawałki. Pecie. Nie zostawił za sobą. No chciałbym już te farmy ogarnąć. Szkoda, że ten kokon mi się wtedy spalił tak samo, miałbym ich więcej. Strasznie szkoda. Nie no, te pioruny, burzyca, gromy i wszystko po prostu tak mnie niszczy tutaj. Któryś raz.
Nic. Nic a nic. Lobster, hello. Dzień dobry, bazo, witam serdecznie. Z tej strony kurczak. I my sobie to zaraz wykorzystamy. Dobra, wylecz mnie do 200. Zacinka. Nawet 202. Zawsze tak musi być. Okej, gotowanko. Uskuteczniamy jakieś. No, teraz już mamy jedzenie, fajnie. To tak, może tak, tak. Tak, już nie, lód. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A tutaj damy po prostu standardzik w ten sposób. Mam nadzieję, że mi nie wyjdzie monster lasagna z tego. O, odrasta, dobra. Odrasta mi Coral Reef, czyli zostawimy sobie tutaj tak jeszcze ze dwa postawimy i dalej będziemy budować farmy. Dobra, Monster Meat może być, znaczy Monster Meat, Meatballsy mogą być. Drugie Meatballsy również mogą być. Zjadamy. Nie mamy już więcej Meatballsów, więc zrobimy tak. Wyjdzie pewnie dżem. Okej. To tutaj. Tego nie mam. Światło. Buoyant chimney, potrzebuję 6 aż tych kawałków i piasku. Mnie na to stać? Czy mam gdzieś jeszcze te kawałeczki? Nie. Dobra, to wycinka. Robimy wycinkę na szybko. Chcę postawić tam właśnie przy stoczni. Na mnie to jedno światło. Ile z tego się robi? To się robi z 3 aż, a potrzebuję 6. To raczej mi z tego nie wystarczy. Będę musiał popełnić się tam w lewo, ale to rano już zrobię. Dobra, proszę z tej strony. Czyli co? Tutaj mam już nieskończoność tego, jeśli będę to wykopywał co jakiś czas po prostu, tak? Dobra, to już się skończyło. Kilofu nie mam, to zostawię to na razie i tak nie zbiorę na tyle, ile trzeba. Wyskakuj z kasy. Jo! Dobra. To zostawmy to na razie. To też. To też. Mam gdzieś, nie mam. To mamy, dobra. I tak, charcoal, mogę sobie zrobić jeszcze dwa tam. Puszary. Ale chyba na razie nie będę robił, bo mam za mało jeszcze tych surowców, nie? Tak średnio by to wyglądało. Łapa do mnie idzie. Skąd? Od góry. Szybko, szybko, żeby nie weszła w murek. Okej. Ja może tego ziemniaczka zabiorę, bo on już tu rośnie i rośnie chyba od początku. Nie wiem, czy to w ogóle zbierałem cokolwiek stamtąd. Jak na razie to mi się wydaje, że nie. Trochę zripałem ten pomysł, żeby to tak stawić w drugą stronę, bo i tak w drugą stronę ja tam nie patrzę. Mogę to postawić normalnie i pamiętać o tym. Ale dobra, to była tylko jedna, więc możemy to jeszcze naprawić. Możemy ją rozwalić, postawić normalnie tak jak wszystko inne w tą stronę, w którą teraz patrzymy. Nie powinno być problemu. To sobie muszę przypalić, bo zaraz mi się popsuje. Szczególnie, że jeśli bym chciał gdzieś wyruszyć, no to byłby problem. Dobra. Wystarczy na razie. Proszę mi to dać. Ale to tak poproszę. O, tak i tak i tak. Jest gitara, gitara, gitara. No tak, teraz bym chciał bardzo ładnie sobie popłynąć tu. Pozdobywać trochę tych... Chociaż tu mamy większe chyba. Nie, tu mamy gdzieś wyżej. Pozdobywać sobie troszkę właśnie tego koralowca. Bo i tak będzie trzeba już niedługo ściany budować, więc to będzie trzeba sporo naprawdę tego tutaj zainwestować. No, plus jeszcze później te Balfim pałace całe. Chciałbym już zbudować tak z 6 do 8 nawet. Żeby tych Balfinków było dużo, żeby mnie mogli bronić. To pewnie mi trochę zajmie, ale... No problem, no problem. Coś się ogarnie. Dajcie mi chwilkę, ja się napiję. I wyruszamy w podróż dalej. Dobra. No jak na razie to spoko wygląda. Tylko może zrobimy... Nie, nie będę robił ze złota kilofu, bo to nie jest dobry wydatek raczej. Zrobimy sobie normalny keyfall. I popłyniemy. No, ale to jest naprawdę fajne. Patrzcie, już tyle razy mi się udało naprawić. W ogóle w tym odcinku, gdzie pojawiła się wodna policja, to mi uratowało życie, bo tam byłbym już... No... Mogłem sobie kulturalnie zemrzeć, przez to, że miałem bardzo mało wytrzymałości łódki, podpłynąłem sobie w to miejsce odpowiednie i było wszystko ok. Chwila.
Bo mamy kormorana, który znowu nie zostawił mi roll. Okej. As you wish. Dobra. Tutaj mamy jeszcze te koralowcze. Koral, koral, lody koral. Tego raczej mi nie wystarczy tak teraz. Zastanawiam się, czy tego na bieżąco po prostu młotkami je rozłupywać. Chyba to zrobię. Popatrzcie, przy okazji mamy te limestone'y po dwa. I możemy to sobie budować dalej, nie? Coral larva. Czego to się robiło? Potrzebujemy trzech. Aha, to jeszcze musimy tak inwestować trochę w to. No nic, no to spoko. No, krokodoksy, dobra. Czy ja mam gdzieś niedaleko balfinki? Chyba troszkę za daleko jeszcze. Dobra, ale przypłyńmy się. Wypłyńmy się. Chwila. Ja to sprawdzę. Do bawołów. Do bawołów się przypłyniemy. Mam nadzieję, że nie mają teraz potomstwa i nie będą agresywne. Znaczy, mogą być. Tylko żeby nie były agresywne wobec mnie. Jeszcze nie przyszły, dobra. Szkoda, że musi nie podnieść psychika tak jak Walani za wpływanie na te. Dawaj, yeah! Za wpływanie na fale. Dobra, już idą do mnie. Hello, krokodogo. Hello, enemy. Dobra, nie jestem w stanie rozróżnić, jeszcze nie widziałem tego, jak one mają. Dobra, walczyć proszę. Ej, dużo ich. Oh, fuck. Dobra, to naprawdę potrzebuję ich pomocy. Ale jak na razie nie widzę, żeby się skupiały na mnie. Znaczy, na nich. Olera. O, okej. Okay. Jeden już dostał. Ała! Czemu się tak stało? Zablokowałem się jakoś o coś i mi praktycznie łódka poszła cała. Dobra, 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 dajcie mi spokój, atakujcie sobie tam. Kurde, wieczór się zaczyna. Nie. Nie mogę ich atakować, bo padnę raczej. Oni dalej za mną płyną. Nie mogliście odpuścić jak reszta waszej ekipy? I walnąć się na bawołki. Chwila. Chwila, by się teraz nie skupiły na raz. Ja już myślałem, że wpadnę do wody, nie? Dobra, sorry za tą ciszę ponownie, bo się musiałem skupić bardzo. No i cóż, znowu się przyda tam. Znowu się przydała się ta stocznia, żeby to jakoś naprawić tutaj. Proszę, nie bądźcie agresywne jeszcze. Błagam. Troszkę się boję. Dobra. Więcej miejsca nie ma? Chyba nie. Kurde, ale mnie dopadły, naprawdę. Średniawka. Węża gdzieś tu słyszę, okej. Okay. Dobra, no ale jakoś w miarę udało wybronić to. No właśnie, dobrze, że tu mamy te bawołki. Nie tak źle to wygląda. Okej, okay, wiecie co, ja sobie po prostu naprawię Reaper Kitem, żeby już tam za bardzo nie marnować tego. To nie jest jakoś tak bardzo ważne, ale... O, tu się gryzą węże z małpu. Może te małpy w końcu wykurzą wszystkie stamtąd. A no już tak jakoś nie chodzę za bardzo po tamtej części mapy, więc... No problem. Okidoki. Chwila, tak. Najpierw sobie wyskoczymy tu. Zbiorę co trzeba, czyli tak. Piach. I tar. Tylko zamiast czego? Może zamiast tego, bo sobie już to zjemy. I ja mogę zrobić sobie już to, tak? Mogę. Ura! Mamy chimney, tak. Tutaj będę chciał zrobić ścianę. To się będzie wpływało. Może po prostu tutaj. No i super. Patrzcie, jak fajnie.
Sobie świeci, my tu stoimy, nie spada nam psychika, mamy światło. Tam gdzie trzeba postawić drugie takie. No jak na moje to całkiem fajnie wygląda. No, spoko, spoko. To zostawmy na razie, to zostawmy na razie. Koral na biny również. Odpalmy sobie może tutaj kuchnię. Coś sobie zjemy. Mamy mięcho, więc tak, tak, tak. To by się przydało tu dodać jednak. To może też tu dodamy. Tak w połączeniu z tym. Proszę bardzo. Chciałem zasadzić sobie to row. Zobaczymy, kiedy się jakaś ryba pojawi i jak to będzie wyglądało. Zacząłem się naprawić w ogóle tą łódeczkę. Stok, ok. Zdjęcia ze sztoka mamy. Chwila. Examine, ok. Jeszcze mogę launch, więc. Więc ostrożnie z tym klikaniem tutaj. Dobra. Odpłynę sobie tu, niech mi troszkę naprawić ta łódka. Ona się naprawdę szybko naprawia, więc to jest super. Ja tu mogę dokładać normalnie paliwko, super. Bardzo ładnie wygląda ten piecyk w ogóle. Wiecie, postaram się wam go przybliżyć, tylko tak, żeby nie odpływać od tego też za bardzo, patrzcie. Tak jak właśnie te koralowce, tylko taki jeszcze ogieniek ładny. Chociaż w dziwnym miejscu i tak dziwnie to wygląda. Ale jeszcze taki tutaj, o! Kominek, super. Fajnie, naprawdę to super wygląda. Widać, że się klej za to wzięło, a nie jakaś tam firma Kapi, Kappa. Inni najgorsi ludzie. Ja. Dołożymy trochę do tego piecyczka. Jeszcze się przybliżę. No super to wygląda. Aha, wyładowało się, ok. Dobra, na tą łódką jakoś dużo nie będziemy pływać. No i to będzie trzeba teraz sobie napełnić. Tym nie mogę, mogę to tylko napełnić. Rozumiem, że tarem. Nie patrz, już tu sobie możemy pływać. Tu jeszcze jedna postawa, będziemy mieli taki spory teren z tym. Naprawdę spoko. Okej. W sumie to zróbmy sobie od razu drugi ten piesek tutaj. No czemu nie? Cały, cały poproszę jednak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na ostatni mi braknie, ale... Możliwe, że tutaj będzie wystarczająca ilość. To już? Nie, jeszcze nie. Jak to wykopę, to będę miał wystarczającą ilość? Wypadnie mi jedno, czyli... Akurat z tej strony, nie? Dobra, udało się. Kozak Gary. Dobra. Co brakuje? Więcej tego taru. Czemu jak się wyskakuje, to tak dostaje się wodą? Co tu chodzi? Dobra, i ja mniej więcej to chciałem chyba tu lub tu. Nie pamiętam, jak to na planie dokładnie rozrysowałem, ale chyba tu. Tak mi się wydaje. Czekajcie. Dobra, tu to ustawię. No i fajnie, super. To już powoli naprawdę zaczyna dobrze wyglądać. Tutaj już mamy wszystko równiutko. Naładujemy to sobie raz. Ale już mi proszę tutaj nie ładować więcej. A, dobra, zostawmy to tak. Okej. Okay. Jeszcze jedzenie wezmę ze sobą. I lecimy dalej zbierać rzeczy. To tak, to sobie odłożę. Muszę pozbierać trochę drewna i zrobić więcej skrzyń w tym miejscu, tu u góry. To będę chciał zrobić właśnie o tu. Skrzynki. Znowu mi ziemniaczek wyrósł. No, a tym razem przynajmniej dobrze powiedziałem, że ziemniaczek, a nie jakiś tam nie wiadomo co. Jak ja to zwykłem mówić. Dobra, monetki. W ogóle nie widziałem jeszcze tego, miecznika nigdzie. Ale to nic. Też jakoś na razie nie jest mi potrzebny, mam tą tulecytową mackę, więc spoko. Ja, kurczak! Dziadu, co zrobiłeś? Nadal nie wiem, jak się tego spirgana używa. Jakoś zawsze dziwnie to wychodziło. Co tu się dzieje? Czyżby już pan wybuchnąć miał? Tak. Ucieczka! Dobra.
To jest. Czemu tak się stało? Halo? Ja umrę zaraz. One mi to wszystko zjedzą. Czemu one tu przyszły? Myślałem, że już ich nie ma. No i pozjadają im mięso. Jestem martwy. Pozjadają mi mięso całe, no nie. By was poszczeliło. No tak się cieszyłem na to mięso, nie? To już musiały przypłynąć jakieś kurde. Pipery harpun, okej. Dobra, spadajcie stąd w ogóle. Muszę stąd wyjść. Zaraz łódka popsuje przez to, ja nie mam jak uciec do tej. Do bazy teraz. Chodź tu, chodź. Kozaku. Dobra. Trudno, tankuję już je. Kurde, dziady mi zabrały tyle mięsa. Nie wiedziałem, że one przychodzą po tym, jak się zabije wieloryba. Znaczy rozłupie. Dobra, chwila. Bo ja muszę stąd szybko uciekać, naprawdę. Mi zaraz siądzie łódka. Pozbierę, co tu jeszcze wypadło ciekawego w miarę. Dzidy mi powypadały. No kurde, to mięso, które tak liczyłem na nie najbardziej, nie? Tutaj mamy Particle Purity. To, na co akurat najbardziej liczyłem, musiało się pierdyknąć przez nie. Ja nie dostałem tego pufa jeszcze. O fuck. Dopłynę czy nie? Proszę, 6. Jezu, jak odliczanie do śmierci, po prostu wybuch bomby, nie? 5. 5, 5, nie, nie. 4. 3. 2. O Boże. Uuu. No ale kurde, tylko jedno mięso przez tych dziadów. A tak liczyłem na to właśnie. Dobra, mamy Sejla nowego. Mamy Slippery Harpuna. Tylko co ja z nim mogę zrobić ten... Jak się wystraszyłem! Boże, patrzyłem akurat na coś innego. Czemu niszczysz mi bazę, dziadu? Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Kurde, ale skąd się wziął tak nagle, nie? Boże, jak się wystraszyłem, chyba jak nigdy. Patrzę sobie, co tam mi wyleciało z niego, a tu nagle na ryj dostaje takiego dziada. Chwila. Ach. Mogę go więcej razy zaatakować w tym momencie. Jezu, atak zaskoczenia po prostu. Kurde. Ej, czemu ja tak czasem nieprzemyślanie to robię po prostu? Chwila, bo światła tutaj nie mam. Najlepiej go po 3 razy atakować i uciekać. Tu można... O ja! Ewentualnie 4 wsadzić ataki. Gdzie ty zwijałeś? Halo! No co to ma oznaczać? Daj się zabić! Co to było w ogóle? Co się dzieje w tym odcinku? Zniszczył mi połowę bazy w ogóle typ. Dobra, to jest ten... przedmiot, dzięki którym jak założymy, to mamy większość tutaj tych rzeczy do zrobienia, możliwość ich zrobienia ogólnie. Boże, no co tu się dzieje? Odejdź! Zbroję mi zniszczył, gdzie on poszedł? Z bazy mi zniszczył w ogóle, no nie! Chwila, widzę go. Nie, to jest skrzynia. Gdzie on może być teraz? Chwila, nie jest przypadkiem na tej wyspie gdzieś? Albo na tej? On jest na plaży najczęściej. Tu go nie widzę.
No ale widzieliście, jaki ham przyleciał znikąd nagle, na łeb mi skoczył, zepsuł mi połowę bazę, a jak dostał w pierdyk, to uciekł. Takich to ja nie szanuję w ogóle. Tam u mnie się pali? Nie. Dobra. Jaki dziad? Co tu się wydarzyło w ogóle? No nie wierzę w to. Nie wiem, no... Rozbite mam teraz mózgu, co się dzieje w ogóle. Naprawdę. Czy on ma gdzieś swoje gniazdo? Pewnie gdzieś tu też pływa wokół mnie. Kurde, raz tutaj, tu się cieszę, dostanę mięso z wieloryba. Nie, bo przyszły rekiny i prawie mnie jeszcze zabiły. Wracam do bazy, 2 HP na łódce, naprawiam łódkę, nagle na łeb mi spada Tiger Shark, niszczy mi połowę bazy. Ja już się cieszę, bo go zaczynam atakować, mówię, o, nie wyleciało mięso z wieloryba, no to wyleci z Tiger Sharka. Tak. Jakby nie był pipką i nie uciekł. Uciekła w sumie, bo to laska. No ślicznie pięknie, no wspaniale, no. Bardzo się cieszę, mogłeś jeszcze Searda mi pierdknąć tutaj. A, tu jesteś, dobra. Nie wiem, czemu się tak zblokował, ale zaraz go tam dokończymy. Muszę się naprawić trochę. Nie, ja już mu nie odpuszczę w tym momencie. Czemu ta łódka tak słabo się leczy? Właśnie słyszałem jakiś dziwny dźwięk, się zastanawiam, co to jest. Dobra, nie uciekł. Mam nadzieję, że go pokonam. Chociaż wolałbym to zrobić na lądzie, bo on mi walnie raz na tej łódce i będzie po mnie. Shit. Harpun. Żebym go z tego harpuna jakoś poatakował. Chociaż nie wiem, jak on działa do końca, ale... Dobra, bo Silex mi się szybciej naprawia. Próbujemy Silexem tam podpłynąć pod niego. 200 durability i płynę. Spróbuję go ściągnąć na ląd jakoś, bo nie chcę z nim walczyć na wodzie, skoro mam tak mało wytrzymałości tutaj teraz. Patrzcie, co robi. XD. Rozwaliłem sobie te. Super. Co on robi? On ucieka dalej przede mną. Chyba, tak mi się wydaje. Nie chciałem tędy, okej. Okay. Patrzcie, on ucieka chyba przede mną. Dobra, walnie tutaj. Teraz tu. A on dalej w wodę skakuje, co jest? A, zbugował się. Tak, od razu na miesiąc zbił. Patrzcie. No po 2 ataki go mogę uderzyć, że on się znika. Dobra, spróbujemy go poatakować. Albo nie próbujemy go atakować, bo dostajemy obrażenie. Ja! Ciekawe, ile ma HP w ogóle teraz. Ło, dziękuję, nareszcie. Po prostu... No niech jeszcze mi tu rekiny przypłyną, po prostu, bo... Ła! Dobra, oczy dostaliśmy 2. Jedną skórę. Z tego co widzę, tutaj jeszcze... Drugą skórę. Chodź tu po nią. Dobra, 2 skóry, 2 oczu. I trochę tego mięsa w końcu. Bo tutaj sobie rozwaliłem. Cieszę się, że tego nie rozwaliłem. Ale możemy zharwestować. Nie mam miejsca, okej. Okay. Zobaczymy, co nam wypadło. Normalna ryba. A, jeszcze mogę. Okej, okay, 2 ryby. Nie jest źle. Trochę mi tego zniszczył. Niezbyt mi się to podoba, tak szczerze. Będę to musiał odbudować. O Boże! Co za odcinek. Złodzieje okradli, potem oddalić w ogóle. Co tu się dzieje? Dawaj, robimy jedzenie. Dziękuję. Jeszcze rybki tu schowamy. Dobra, no ja się z wami żegnam. Za dużo wrażeń po prostu jak na ten film. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, no bo jak wam się nie podobało, to ja nie wiem, co wam teraz się będzie mogło podobać. Bo ten odcinek był wo. Działo się. No, to do usłyszenia. Do następnych. Pa, pa.